Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To już niedziela palmowa, czyli męki pańskiej. Rozpoczyna ona wielki tydzień największych, najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w historii świata i w historii zbawienia. Dokonało się w tych dniach nasze odkupienie, którego sprawcą jest nasz Pan Jezus Chrystus. Niedziela palmowa poprzedzona jest Ewangelią, która opisuje nam wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Jezus świadom, że zbliża się Jego męka, śmierć, ale i zmartwychwstanie, postanawia z uczniami udać się do Jerozolimy. I kiedy zbliża się do Góry Oliwnej, prosi uczniów, aby przyprowadzili mu ośle, na które wkładają uczniowie płaszcze i wsadzają Pana Jezusa. Inni uczniowie wychodzą naprzeciw i ślą płaszcze i gałązki palmowe na drodze Pana Jezusa, pozdrawiając Go jako błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach. Jezus jest prawdziwym Królem, którego uznają nie tylko Jego uczniowie, ale i ci, którzy w Niego uwierzyli. Oddają Mu należną chwałę i mają świadomość, że On prawdziwie przynosi najgłębszy pokój, prawdziwy pokój. Ta Ewangelia poprzedza pierwsze czytanie, które jest z księgi proroka Izajasza. Izajasz przedstawia sytuację Żydów będących w niewoli babilońskiej 587 do 538 przed Chrystusem i wskazuje na pewnego sługę, który uważnie słucha słów Bożych. Czytam: Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi. Dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Prorok Izajasz w tym słudze widzi dalekiego, przyszłego proroka, powiemy, który wypełni dosłownie tę zapowiedź. I tym prawdziwym prorokiem, a nawet więcej, jest Syn Boży, Jezus Chrystus. To w Nim te słowa spełniły się. On jest tym nieczułym na obelgi, na wzgardę. On jest tym, który przyjmuje te wszystkie formy poniżenia, odebrania Mu czci, chwały, miłości. A zarazem jest tym, który na tę złość świata, nienawiść świata odpowiada cierpliwością, dobrocią, modlitwą, przebaczeniem, miłością. Ta miłość Jezusa wyrazi się w tym, że przyjmie niesprawiedliwy wyrok, że przed śmiercią jeszcze ustanowi największe dobra, dary, które będą naszym uzdrowieniem, zbawieniem, uświęceniem, czyli Jezus pozostanie z nami w sakramentach świętych, które ustanowi, jak Eucharystię, jak sakrament pokuty, jak inne sakramenty. Jezus chce być dla ludzi jedynym ocaleniem, bo bez Niego nie ma ocalenia. On po to przyszedł na świat, aby człowieka ocalić, czyli wyrwać z niewoli grzechu, śmierci i szatana. Dlatego też
Święty Paweł nawiąże do tej tajemnicy, kiedy będzie mówił, że Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi, a w zewnętrznej postaci uznany za człowieka uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich, i ziemskich, i podziemnych. I w Chrystusie jest zbawienie człowieka, ocalenie. Dlatego też święty Paweł w tym liście do Filipian mówi o tej kenozie, o tym uniżeniu Pana Jezusa, a jednocześnie o przyjęciu Jego ofiary przez Boga Ojca i uczynienie Go jedynym Zbawicielem, czyli ocaleniem dla świata, dla człowieka. Kto uwierzy w Jezusa, kto przyjmie Jego naukę, Jego słowa, Jego osobę i kto z Nim zwiąże swoją codzienność, żyjąc w przyjaźni żywej z Panem Jezusem, ten będzie zbawiony, czyli będzie miał niebo, życie wieczne. Zapraszam na Eucharystię wszystkich. Niedziela Palmowa to niedziela, w której przynosimy na liturgię nasze palmy, w których nawiązujemy do tej żywej tradycji, która miała miejsce za czasów Pana Jezusa. Zapraszamy wszystkie dzieci, szczególnie na 10.15 i młodzież, dorosłych i wszystkich. Przynieśmy ze sobą palmy, przynieśmy dobre serca nasze otwarte na nieskończoną miłość Jezusa, której doświadczamy w Eucharystii. Szczęść Boże!